Piłkarski spektakl i mnóstwo emocji. No, lubię komentować takie spotkania jak dzisiejsze. I to jest urok bycia komentatorem. Fantastyczny widok, ciepło i nie płacimy za bilety. Sędzia dzisiejszego meczu znany jest ze swojej surowości. Tak, nie ma zamiaru tolerować przewinień. Rozpoczynają, myślę, 90 emocjonujących minut. No i przejęli w ostatniej chwili. Ładne dogranie. Czy to wykorzysta? Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Dobre rozegranie. Dostrzegł partnera. Czy to wykorzysta? Jest okazja. Nawet nie musiał się ruszyć bramkarz. Czy utrzyma się przy piłce? Gomez. Ładnie dograł. Dobrze dograł. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Ależ rzutka! Kto pierwszy przejmie tę piłkę? Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Co z tego wyniknie? Piłka zatrzymana przez rywala i wybita. Fatalnie zagrał i będzie aut dla rywali. Medina. Gomez. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję. Broni, ale piłka w grze. Teraz strata. No, znakomicie przerwał tę niebezpieczną akcję obrońca. Trauka. Doskonale zagrał. I... No i przejęcie dośrodkowania przez obronę. Medina. Brawo za to podanie. No, udało mu się uwolnić spod opieki. Jest! Znakomicie! Może dzięki tej bramce zmieni nam się to widowisko. Do tej pory nuda, nuda i jeszcze raz nuda. Trauka.
Pawłowski. Piękne podanie. Czy to wykorzysta? I znowu remis, proszę państwa. Stracona bramka podziałała na nich mobilizująco. No i teraz doprowadzili do remisu. Piękny, płaski strzał po ziemi. Tak właśnie strzelają rasowi napastnicy. Spójrzmy na to podanie. Sambueza. Strzela! Nie udało się! Słupek, a piłka opuściła boisko. Ryzykownie, ale udanie. Pawłowski. Trałka. Czy to wykorzysta? Ach, słupek! Pierwsza połowa za nami. Na tablicy wyników remis. Koniec pierwszej części spotkania wyrównanej remisowej. Nie widać faworyta. Trudno będzie rozstrzygnąć któremuś z zespołów to spotkanie. Lokwenc. Kiepskie krycie, no i napastnik teraz urywa się. Brawo, gol, który daje im prowadzenie. Jest nie do upilnowania, niezwykle skuteczny. To jego drugie celne uderzenie. Proszę popatrzeć, z jaką precyzją strzelający umieścił piłkę w dolnym rogu bramki. I po odbiorze strata piłki. Świetna współpraca. Zdecydował się na strzał. No, gdyby nie on, byłby gol. Czekamy na dośrodkowanie z rzutu rożnego. Zmarnowali ten rzut rożny, drużyna przeciwnika przy piłce. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Dobre podanie. Udanie, obrona. Och, ładnie to zrobił. No, strzela! Niemożliwe! Nie ma bramki! Niesamowite. Zmiana w zespole prowadzącym w drugiej części spotkania. Sambueza. Ładna akcja. Mamy centrę. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Ładne wybicie obrony, ale przeciwnicy znowu przy piłce. Kontynuują atak. Czy to wykorzysta? Obronił, nie złapał, piłka w grze. Tak jest, piękna bramka dająca nadzieję, bo w tym momencie jest wyrównanie. Świetnie, już drugi raz oszukał obronę w tym meczu. Wypuścił tę piłkę z rąk, a napastnik drugiej szansy już nie zmarnował. No, po tym pięknym golu mamy remis, ładny mecz i wielkie emocje. Oddaję piłkę koledze. Dobry przechwyt, uniemożliwienie ataku rywalowi. Sambueza. Dobrze dograł.
Ładne zagranie. Kapitalne zagranie. Ma tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Szansa! No, gdyby nie spudłował, a tak remis. Chybił, ale to efekt dobrze grającej obrony. Budka. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają spod... Strzela! Bramka dająca prowadzenie. No, podelektujmy się. Cudowne uderzenie. Proszę popatrzeć. Znakomicie to zrobił. Bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Wspaniała technika. Wystarczyło mu jedno spojrzenie i już wiedział, gdzie posłać piłkę. Dobrze i przejął. Pawłowski. Dudka. Celnie do partnera. Może być groźnie. Nie złapał tej piłki. Sambueza. Ostatnie minuty mogą być rozstrzygające. Ciekawe dla kogo. Dobra, piłka teraz do kolegi. No brawo, świetne wyjście z wodem. Powstrzymani. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Szkoda, mieli okazję do zdobycia bramki, ale ją zmarnowali. Gomez. To dobry moment na centrę. Atak ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. No, sądzili, że utrzymają to jednobramkowe prowadzenie, a tymczasem jest remis. Oglądamy powtórkę, no i wygląda na to, Włodek, że ten pojedynek zakończy się remisem. Zwróćmy uwagę, Darek, na to, że wierzyli, walczyli do końca i dzięki temu zdołali wyrównać. 90 minut meczu poza nami. Wciąż remis. Ale dramaturgia. Walczyli naprawdę do końca i w pełni zasłużyli sobie na tę wyrównującą bramkę.